Dzień dobry. No właśnie, nie wiem, jak mam się teraz nietypowo zachować, żeby zasłużyć na to miano. Powiem szczerze, że pozostawienie na koniec mojego wystąpienia stawia przede mną nie lada zadanie, bo chciałbym, właściwie wypadałoby was zostawić jeszcze z taką dodatkową myślą, która pójdzie z wami do domu i najlepiej jakby była jeszcze taką myślą jak kamień w bucie, prawda, żeby was pouwierała, co nie jest łatwe. To jest jedna trudność tego mojego wystąpienia. Druga to, że właśnie wykonuję jako pasję, jako dodatkowe zajęcie ten piękny zawód bycia nauczycielem. A to jest dziwny zawód. Wiecie, jak kiedyś się pojawiam na jakimś bankiecie lub na przyjęciu i podchodzi do mnie ktoś, zagaduje, co robisz, mówię, że jestem nauczycielem, to od razu odchodzi. Nie wiem dlaczego w ogóle. Zastanawiałem się zawsze, czemu tak jest. A po trzecie, że mam pewne emocje związane z tym miejscem, to znaczy dokładnie tutaj na tej scenie. Jakiś czas temu otrzymałem piękne świadectwo ukończenia drugiej klasy, potem trzeciej, liceum, w zestawie z oceną naganną z zachowania i z ogólnym takim publicznym, razem z moimi dwoma kumplami i z takim publiczną dezaprobatą tego, co naszego stosunku do szkoły. Jest to pewną ironią losu, że za chwilę będę mówił wam o tym między innymi, co można zmienić w szkole. Ta myśl, którą bym was chciał zostawić, brzmi, żeby nie bać się myśleć i działać jakoś inaczej, zwłaszcza wtedy, kiedy inni tego nie robią. Chciałbym, żebyście się chwilę zastanowili, bo nawiązuję też do tych swoich lat licealnych, bo to jest taki moment, o czym mówił mój przedmówca też, że zastanawiamy się, kim będziemy, prawda, będąc w liceum, kim będziemy, za ileś lat, co będziemy robić, czy będziemy szczęśliwi, czy coś po nas zostanie w ogóle, prawda? Oczywiście nie każdy musi zmieniać świat, nie każdy powinien, ale niektórym się marzy być, powiedzmy, oryginalnym, prawda? Czy jakoś w sposób oryginalny przejść przez życie. Chcę was dzisiaj zaprosić, żebyśmy przyjrzeli się paru osób, które ten świat zmieniają i nie boją się myśleć jakoś inaczej. Te osoby nie mieszczą się w takim głównym nurcie, jeśli mogę tak powiedzieć. Zwykle nie mieszczą się też w statystykach, chociaż swoimi działaniami statystyki mogą zmieniać, prawda? Nie mieszczą się też w nurcie takiego powszechnego sposobu myślenia. Nurt to jest w ogóle dobre stwierdzenie, także określenie tego, o czym mówię, bo wiecie, jak wyobraźcie sobie, że wpadacie do nurtu jakiejś rzeki, prawda? Jeśli płyniecie z nurtem głównym, to właściwie wasze myśli skupiają się na tym, żeby przetrwać, żeby się nie utopić, żeby nabrać powietrze i właściwie nie macie czasu, żeby się rozejrzeć i zastanowić nad tym, gdzie płyniecie, prawda? Dopiero jak was czasami wyrzuci nurt na brzeg poprzez chorobę, poprzez to, że nie zdacie do następnej klasy albo z różnych innych przyczyn, to dopiero macie taki czas trochę na refleksję, prawda? Ci ludzie właśnie stoją na brzegu, z którego widać więcej. Kilka przykładów. Jeszcze nie wspomniałem, że będę mówił o wariatach. To jest pierwszy przykład. Otóż burmistrz miasta Bogota w Kolumbii, która jest miastem, że była jeszcze niedawno, miastem, którym bardzo trudno się żyło. To znaczy było właściwie jednym z najgorszych miejsc do życia na świecie. Poprzez ruch samochodowy zupełnie nieopanowany. Jeszcze dodam, że w mieście, w którym większość osób nie ma w ogóle samochodów. Przyszedł burmistrz z pochodzenia Litwin i ponieważ, no co robi władza? Wzmacnia siły policyjne, prawda? Policji drogowej, żeby opanować ruch uliczny, prawda? A on wyprowadził na ulicę mimów. Tu mamy mima, który kieruje ruchem. Po kilku tygodniach tej interwencji zwolnił 3/4 policjantów z wydziału drogowego, zaproponował im przekwalifikowanie się, prawda? Na mimów. Bo to zadziałało. Słuchajcie, zadziałała. Bardziej niż interwencja siłowa, zadziałała interwencja estetyczna. Tak się dzieje na świecie. Brazylia się rozwija poprzez interwencję estetyczną w kulturę. Inny kontynent, Kenia, slumsy Kibera. 800 tysięcy ludzi. Te torebki, które widzicie, niebieskie, żółte, białe, to są odchody ludzkie. Ludzie je wyrzucają po prostu, gdzie popadnie. Problem sanitarny nie do opanowania, można powiedzieć, prawda? To znaczy szło dużo pieniędzy, dużo ekspertów, miliony dolarów z Banku Światowego, żeby opanować ten chaos i choroby i te problemy sanitarne. Nic nie działa od góry. Przyszedł facet, który stwierdził, że trzeba to zrobić od dołu. Zrobił konkurs wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na toaletę marzeń. Ludzie robili rysunki,
budowali jakieś modele, potem się ich zapytał, czy chcecie zbudować taką toaletę. Oni powiedzieli, że no chcemy, to najładniejszą, prawda? Wybudowali. Słuchajcie, no toaleta stała się centrum rozrywkowym i życia towarzyskiego slumsów, to znaczy założono przy niej kawiarnię, mamy tam sponsora Coca-Colę, kobiety na biogazie przerabianym z odchodów gotowały jedzenie, chłopaki się umawiali na randki z dziewczynami, no po prostu super centrum rozrywkowe, złote tarasy, prawda, leży w slumsach. Sąsiedzi oczywiście też chcieli mieć taką toaletę, prawda, zaczęli zazdrościć i domino się posypało samo. Inny przykład, McDonald's. McDonald's w Stanach Zjednoczonych miał duży kłopot i ma czasami, czy teraz trochę mniejszy, z rotacją pracowników, prawda, tam było zawsze dużo pracowników, przychodziło do pracy, ale na bardzo krótko. Zwykle to wyglądało tak, że pracownik tam, nie wiem, miał jakieś studia, więc się spóźnił, albo jakieś dziecko zachorowało, no i dzwonił pracownik do szefa, mówił, no dzisiaj, mówi John, dzisiaj się spóźnię, prawda, znowu. No, słyszał w słuchawce, co no, John, znowu się spóźniasz, prawda, to jest nie do wytrzymania. John przychodził ze spuszczoną głową do pracy, no bo jak miał przyjść. Ktoś wpadł na pomysł z zarządzających tą firmą, że trzeba odwrócić sytuację. I od pewnego dnia dzwoni John, znowu bał się, że dostanie, prawda, dostanie taki zestaw różnych epitetów pod swoim adresem, że mu będzie wstyd, że mu zepsuł się samochód, prawda, na przykład. I słyszy w słuchawce, John, świetnie, że dzwonisz. Jedziemy ci pomóc, prawda? Wysyłam ekipę. Jedzie ekipa firmy, która ma zadanie pomóc przy samochodzie i nauczyć, jak uniknąć takich problemów w przyszłości. John wraca do domu, znaczy do pracy z podniesioną głową. Okazuje się, że ludzie są w stanie pracować za mniejsze pieniądze, kiedy jest szanowana ich godność. Teraz się mówi o tym zarządzanie godnościowe. Ta forma traktowania pracowników w tej chwili się rozprzestrzenia dopiero na Europę. Kiedy chcemy w ogóle coś zmienić, mówię o ludziach, którzy zmieniają kawałek naszego świata, to zwykle staramy się zmienić to, co zostajemy, czyli staramy się zrobić coraz lepiej to, co już jest, prawda? Podczas gdy przykłady tych ludzi, wielu, których wyławia organizacja Ashoka chociażby, pokazują, że oni nie starają się zmienić zostałego systemu. Oni budują obok coś innego, atrakcyjnego, prawda? Jakby nie próbują tego poprawiać, prawda? Można to sobie wyobrazić, jak prześledzicie historię żeglarstwa, w ogóle statków, że był taki okres, kiedy ludzie budowali coraz bardziej skomplikowane, coraz większe żaglowanie, prawda? To były zmiany ilościowe. I w końcu ktoś wymyślił parowiec, prawda? Który jakby zrewolucjonizował wszystko. I tak działają ci ludzie, czyli myślą jakoś inaczej. Ja to nazywam twórczą destrukcją, specjalnie twórczą, bo oni coś niszczą, coś zmieniają, ale robią to w sposób twórczy. No i jest to w pewnym sensie niezwykłe. Kiedy chcemy coś zmienić, to teoria zmiany tłumaczy to i pokazuje w ten sposób, tak jakbyście sobie wyobrazili, że próbujemy wypchnąć z jakiegoś głębokiego dołu naszą kulkę. Nie podoba nam się szkoła, prawda? To przychodzimy do tej szkoły uczyć, pchamy pod górę, proponujemy różne rzeczy, zmieniamy. Sami jesteśmy świetnym przykładem, prawda, jak Reytan, bronimy tam swoich pomysłów i próbujemy. Dobrze to widać też na przykładzie nałogów, prawda? Ludzie, którzy chcą rzucić na przykład palenie albo, nie wiem, schudnąć ileś tam kilogramów, no próbują różnych metod, ale w końcu opadają z sił i system czy palacz wraca do stanu wyjściowego. Nie ma nic zresztą przyjemniejszego niż powrót do starych nałogów. Nasi ludzie, o których mówimy, których nazywam changemakers, nie pchają tej kulki z dołu, w ogóle zostawiają tą kulkę w spokoju, natomiast kopią nowy dół, czyli tworzą tak zwany atraktor pozytywny, który zaczyna się sam rozrastać. Znowu przykład palacza. Kiedy palacz pójdzie po 10-50 próbach rzucenia palenia, nie wiem, pozna piękną dziewczynę lub pójdzie do lekarza, którym powie, że jak pan nie zmieni stylu życia, to pan za rok umrze, prawda? To jest nowy atraktor dla palacza. Dla niego życie i zdrowie staje się tym nowym pozytywnym atraktorem i on już nie walczy z nałogiem, prawda? On już nie bierze tam gum, nikotyny, po prostu przestaje palić, prawda? Zmiana następuje nie poprzez zmianę systemu, tylko za pomocą nowego zupełnie atraktora. Tak działają
ci ludzie, których można określić mianem changemakers. No i teraz ciekawe pytania, które na pewno wam się nasuwają. To znaczy, jak oni to robią i czy mają jakieś cechy wyróżniające, że potrafią wpadać na takie świetne pomysły. Jeśli chodzi o samo przeprowadzanie zmian, to oczywiście przede wszystkim muszą pokazać, że coś zrobić tak, żeby ludziom się zaczęło coś mieścić w głowie, prawda? Kiedy Henry Ford tworzył swój samochód, ludzie nie wierzyli, prawda? Bo wszyscy, przecież nie było takich pojazdów. Czyli coś się musi zacząć mieścić ludziom w głowie, to jest pierwsza rzecz, prawda? Że wizja bez implementacji to jest halucynacja, czyli trzeba po prostu zrobić pierwszy krok, pokazać, że można. Drugi etap przeprowadzenia każdej takiej istotnej zmiany w życiu czy na świecie, to jest etap, gdzie trzeba wygenerować i stworzyć potrzebę na to nowe, co chcemy stworzyć, prawda? Czyli na przykład Henry Ford sam mówił, że gdyby zapytał ludzi, czego potrzebują, to powiedzieli, że potrzebują szybszych, nie wiem, silniejszych albo więcej koni, prawda? Podczas gdy on stworzył taką potrzebę, zapoczątkował tworzenie tej potrzeby na samochód, prawda, dla każdego. I dopiero w trzecim etapie ci ludzie tworzą struktury, które mają za zadanie utrwalić zmianę, prawda? I to jest jedyna kolejność, a zrobić, żeby ludziom się mieściło w głowie, wywołać potrzebę nowego i utrwalić zmianę. I tak na każdym poziomie, nawet jeśli mówimy o szkole, prawda? Jeśli chcecie zmienić coś we własnej szkole. I ciekawsze rzeczy, ponieważ przeprowadzono badania nad takimi ludźmi, którzy wpadają na świetne pomysły, nie boją się myśleć inaczej i okazało się, że mają kilka bardzo istotnych cech i tu chciałbym, żebyście się też zastanowili, już zaczęli zastanawiać w tej części wystąpienia, na ile szkoła was uczy tego, aby właśnie w ten sposób twórczy myśleć, a wiemy wszyscy, że i gospodarka, i społeczeństwo w tej chwili Polska nie rozwinie się, jeśli nie będziemy innowacyjni. Więc co ich wyróżnia? Pierwsza rzecz, powiem o trzech, czterech. Pierwsza rzecz to jest głębokie zaufanie i gotowość do współpracy. Oni naprawdę wierzą, że można zmienić z ludźmi innymi świat. Oni po prostu mają do ludzi zaufanie. Oni potrafią z nimi współpracować. Potrafią, znaczy wierzą, że mała grupa ludzi może zmienić świat. Właściwie jakbyśmy się zastanowili, to jest jedyne, co świat kiedykolwiek zmieniło. Ale oni to naprawdę wierzą. Druga bardzo ciekawa cecha, do której szkoła już w ogóle nie przygotowuje, to jest tolerancja na porażki. Ci ludzie nie boją się przegrać. Zresztą zwykle w swojej historii mają tych porażek całkiem sporo. I jak mówią sami w badaniach, dopiero porażki uczą ich pokory, dzięki której mogą przenosić góry. Henry Ford też przecież chyba trzy razy zbankrutował, zanim zrobił to, co zrobił. I trzecia rzecz, teraz będą dwie rzeczy dosyć ciekawe, których w szkole też raczej nie znajdziemy. Pierwsza rzecz to okazało się, że tych changemakers charakteryzuje różnorodność relacji. Znaczy oni nie tkwią tylko w swoim środowisku, oni wychodzą z założenia, a nawet nie wychodzą z założenia, tylko tak się dzieje po prostu, że tak żyją, że lepiej niż 100 profesorów jest znać po 10 osób z różnych środowisk. Wtedy ilość informacji, która krąży w naszej głowie, no jest dużo większa, prawda? Jeśli przebywamy tylko w swoim środowisku, uczymy się sami w domu do 3 w nocy, przychodzimy do szkoły, po szkole się bawimy z tymi samymi, w weekendy spędzamy czas z tymi samymi ludźmi, to jest wszystko fajnie. Tylko, że ten dopływ informacji i ten impuls twórczy będzie bardzo ograniczony. Czyli różnorodność relacji. I ostatnia bardzo charakterystyczna rzecz, która ich wyróżnia, też jest ciekawa, to jest niezwykła umiejętność wykorzystywania tak zwanych rzadkich zdarzeń. Jeśli zapytacie się swoich rodziców czy różnych ludzi, dlaczego, jak to się stało, że na przykład się poznali, prawda, albo że wykonują jakąś ciekawą pracę, okaże się, że to jest, no usłyszycie prawdopodobnie w większości przypadków, słuchaj, nie uwierzysz, to jest taki zbieg okoliczności, że po prostu no nie uwierzysz. Właściwie to, co nam się przydarza, jest bardzo często po prostu zbiegiem okoliczności. My planujemy swoje, prawda, kariery w cudzysłowie, jak swoją edukację, zakładamy, że będziemy robić to i tamto, podczas gdy tak naprawdę coraz częściej powinniśmy się zatrzymać, rozglądać się dookoła, żeby w ogóle tę okazję zobaczyć.
bo większość ludzi tych zbiegów okoliczności, rzadkich zdarzeń po prostu nie widzi, prawda? Podczas gdy to, że robimy to czy tamto, jest bardzo często wynikiem tego, że spotkaliśmy gdzieś raz jakąś osobę, prawda? Przypomniało mi się teraz skoczkowie narciarscy. Kiedyś był taki konkurs, to jest dosyć losowa dyscyplina, prawda? Kiedyś był taki konkurs, gdzie pierwsze i drugie miejsce zajęli Polacy i jeden z naszych skoczków powiedział, no szczęście dzisiaj sprzyjało nam, ale my byliśmy na to przygotowani, prawda? Bo ciężko trenowali. I to jest clue, prawda? Że oczywiście wszystko jest być może kwestią przypadku i szczęścia, ale trzeba być do tego przypadku przygotowany. I to jest bardzo ważne. No i taka ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to co możemy zmienić w szkole już dziś, żeby takich changemakers było więcej, których potrzebujemy. No na pewno nie robić ze szkoły fabryki, która polega na tym, że przygotowujemy się przez 3 lata liceum do matury, no, ucząc się sami w własnym ciemnym pokoju do 3 w nocy, bo to jest po prostu jakiś polski nonsens. Na pewno można mówić tutaj dużo o zaufaniu, o tym, że w szkole nie można się pomylić, o tym, że trzeba budować współpracę, o tym mógłbym podawać przykłady, że nie wiem, na Harvardzie już cała architektura sprzyja temu, żeby ludzie po prostu przebywali ze sobą, prawda? Pokoje dla studentów w Harvard Business School są takiej wielkości, jak człowiek się nachyli, to za przeproszeniem tyłkiem okno otwiera nad swoim łóżkiem, a jest wielka, piękna przestrzeń wspólna. Ale nie będę was zostawiał ze sloganami ufajmy sobie i tak dalej. Chcę wam dać 3 konkretne rzeczy do zrobienia od jutra, czyli w formie pracy domowej dla nauczycieli. Jest tu w ogóle jakiś nauczyciel? Szkoda, nie chcą widzieć swoich uczniów przy pracy. Namówcie swoich nauczycieli do tego, żeby zrobić 3 proste rzeczy. Pierwsza, zmienić aranżację sali lekcyjnej. Koniec z XIX-wiecznym ustawieniem, prawda, nauczyciel na podejście, a reszta w ławkach. Moi uczniowie ostatnio ustawili stół tak jak do szkolnej wigilii i zobaczcie, jaka jest symbolika, prawda? To znaczy siadamy przy stole, żeby się czegoś nauczyć. To jest jakby zmienia w ogóle nasze role, prawda? Jesteśmy razem, żeby coś odkryć. Klasówki, zaproponujcie nauczycielom robienie klasówek i prac domowych w grupach, prawda? U nas w szkole coś, co w świecie dorosłych nazywa się współpracą, w szkole ciągle nazywa się ściąganiem, prawda? Mamy taką naszą przywarę. I zróbcie coś razem, ramię w ramię, ale nie razem, że tak jak wycieczki się robi. Jak zrobicie, to pojedziemy, tak mówi nauczyciel. Zróbmy wycieczkę, powinien powiedzieć nauczyciel, usiądźmy razem i zróbmy tę wycieczkę. Słuchajcie, no chciałem jeszcze zakończyć taką historią krótką z tej szkoły, w czasach, kiedy się uczyłem, czy dosyć prehistorycznych. Mianowicie, że kiedyś w klasie maturalnej chorowała pani od matematyki przez 2 miesiące i uczniowie zaczęli się niepokoić, czy zdadzą maturę, czy nie. Otóż po tym, jak się zaczęli niepokoić, zebrali fundusz na korepetycje dla samych siebie, podzielili się tematami i zaczęli się sami uczyć. Zamiast iść na skargę, że trzeba wymienić nauczyciela. Zdali maturę, mieli wizytację dyrekcji na swoich lekcjach, nauczyli się sami do matury. Posiłkowali się czasami korepetycjami, ci, którzy mieli prowadzić lekcje gdzieś na uniwersytecie, ale zdali świetnie maturę. Musicie, do tego was namawiam, bo rolą nauczyciela XXI wieku w ogóle jest stać się jak najszybciej niepotrzebnym. Musicie brać sprawy rzeczywiście w swoje ręce, bo motywacja do tego, żeby coś osiągnąć, musi być po waszej stronie, a nie po stronie nauczyciela. Mnie się wydaje, że młodzi ludzie są lepsi niż to się nam dorosłym wydaje i z takim życzeniem, żebyście ten świat zmieniali na lepszy, bardziej ludzki, zostawiam was i bardzo dziękuję.